Hej, cześć, siemanko wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie na kolejnym już materiale z gry Super Mario Odyssey. Jesteśmy już chyba w ostatnim świecie, przynajmniej tak mi się wydaje, w którym to mamy Królestwo Bowsera, no i czekamy na pojedynek z nim, chociaż na razie musimy się udać, żeby prawdopodobnie walczyć z jego pomocnikami, czyli Brudasami, jak ja to ich nazwałam, czyli Brudalsi. A nie zapomnijcie zostawić Jodzias na łapki w górę, a my już lecimy gdzieś tam dalej. Czy to będzie jakaś arenka? A nie, to jest, tu są sklepy, o kurczę, gdybym wiedział, to bym od razu tu poszedł. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, co my tutaj mamy w tym sklepie do kupna. Może tak, za zwykłe pieniążki na pewno można kupić Power Moona, wiadomix. Wiadoma sprawa, bieremy, bo jakże, czemu by nie. W ogóle, że tutaj występują normalni ludzie. Co nie? W takim świecie, aż dziwne. Aż trochę dziwne, dobra. Ale mamy oczywiście shopping w kolejnym nowym miejscu. Kupmy sobie jeszcze to dodatkowe serduszko zawsze do walki, jeżeli będzie, to się przyda i to z bardzo. Bierzemy, tak jest, dodatkowe te. A pokaż mi, co ja tu mogę kupić. Ej, fajne rzeczy można tu kupić. Ten strój jest świetny, ale nawet chyba ten, na którym mnie na chwilę obecną stać, będzie genialny. Ej, biorę to, jasne. Samurajski. Tam to bardziej jakieś kimono, ale to samurajskie ubranie. Chcę to. Dobra, zobaczmy, jak wygląda teraz nasz Marian. Jak się prezentuje. O kurde, no i to jest pełna kulturka, no i to się chwali, to się lubi. No i teraz to przynajmniej jakoś wyglądam, jakoś mogę tutaj podróżować. Rozwalaj to, serducha dodatkowe. Witam. O, tu pewnie może wejść tylko prawdziwy samuraj, tak? Tak, mogę wejść. Otwarta droga dla mnie. Wbijamy miejsce dla prawdziwego samuraja. Zobaczymy, co tu się znajduje. Na pewno jest przejście gdzieś, a oprócz tego jest coś tutaj, coś jeszcze, czyli tak nie za bardzo. ZL, dawaj w dół. Wow! Ej, no, fajne. Fajnie pomyślane. Co? Aha, ja nie zwróciłem uwagi, że to jest woda. Że tam ginę. Ja myślałem, że tam można sobie zejść od tak. Brawo ja. No to pomyślane bardzo. Dobra, to jest proste. Tak mi się wydaje, że to jest proste. Tylko no... Dobra, ja chyba muszę dłużej po prostu na tym postać. Kurczę, dłużej postać? To dawaj. O dobra, to do samego dołu nie spadnie. Mamy dalsze przejście. Kolejne, kurczę, te. No cwane. No nie powiem, że nie. Dobra. Zbieramy punkciki. Teraz tylko tutaj głupio nie zginąć, bo by mi było wstyd. Dobra, jest okej, okay. Kolejna teraz. Ej, no śmieszne to jest. Nawet przyznam, nawet nie takie głupie. Dobra, pozbywaj się jego. Ej, bo tu będzie jakaś czasówka, trzeba to w miarę dobrze ogarnąć, tylko żeby się nie zabić, rzecz jasna. Okej, okay. Dobra, o nie! Kurde mać, no nie zrobię tego teraz. Zawaliłem chyba. No, tak trochę mocno zawaliłem. No i to bardzo mocno zawaliłem. Dobra, ej, no chcę to zrobić, bo za to może być jakiś Power Moon specjalny. Wręcz na pewno będzie. Dobra, teraz to się uda, teraz to się musi udać. To jest proste, tylko zawaliłem po prostu na początku. Jest! Mamy Power Moona. Cholera, ale czy ja teraz jestem w stanie tak jakby tam wejść? Dobra, jestem w stanie, okej. Okay. Już się bałem. Taking notice in the folding screen. Cudownie, no i mamy zadanie wykonane. A to jeszcze nie koniec, o proszę. Czyli więcej niż się by myślało. Dobra, wywalone. A, wiem, na czym to polega, patrzcie. O, dobra, muszę to bardziej w dół. Auć, okej, okay, obrywałem. Ale mogę też już chyba zejść, mogę. I jest kolejny Power Moon. Ej, no, Power Moon jest zdobywany jak szalone. Send the Crossing of Poison Swamp. Świetnie. Dobra, i dawaj teraz. Fajnie pomyślane, czy to już wszystko? Tak, ej, 6 Power Moonów chyba zebrałem. Znaczy 6, jejku, 6 łącznie, ale 3 tutaj. Niezły wynik, nie zaprzeczę. Dziękuję, panie kolego samuraju. Było to nawet fajne. Czy z tym coś mogę zrobić? Mogę na to poskakać? Niby mogę, ale nic się nie dzieje. Dobra, mam wrażenie, że to jest już ten moment. Ha, już dodatkowe serduszko poszło się walić. Trzeba było je kupić później. No cóż. To jest już wielki zamek Bowsera. Dobra, zanim przejdziemy tam dalej, czuję, że tu będą jakieś dodatki. Tutaj nie ma nic ukrytego. To są miejsca, po których te ptaki mogą się wspinać, więc być może coś tu będzie. Na przykład na górze, może trzeba tam jakoś się dostać, no zobaczymy.
W pierwszej kolejności jednak odznaczmy sobie mapkę tutaj. Kolejne miejsce. No dawaj. Main, dobra, jest główne wejście. W ogóle jak tutaj wygląda ta mapka cała? Bowser Kingdom, Bowser Castle. Czy będzie sam Bowser pokazany? Samego Bowsera nie ma, co dziwne. Okej. Co teraz? Co teraz? Ej, to wszystko wygląda jak jakiś... Ej, to jest chyba za każdym razem, to są jakieś inne arenki, tak mi się wydaje. Przyleciały tylko dwa. Brudalsy. Dobra. Tak. Jesteśmy tutaj. I ja będę naprawdę, ja będę walczył z wszystkimi, coś czuję, że tu każda z tych arenek takich może być walką. O kurde, to nie będzie wcale proste. O nie, ej, coś zgrane. Dlaczego moja postać... Dobra, teraz rzucam czapkami. Muszę rzucić czapką. Czego on nie chciał rzucić czapką? Nie wiem. Dziwne to było. Dobra, padł? Znaczy padł, padł, nie padł. Dobra, dostał w łeb. Idealnie. Ojej, dobra. Nie takie proste wcale, jakby się mogło wydawać. Dobra, ja muszę je zniszczyć. Być może zniszczyć. To chyba sam, na czas same nie znikną. Dobra, mamy serduszko, super. No dawaj, dawaj, dawaj. Nie, nie trzeba było. Tak czy siak on pada chyba. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Idealnie. I prosto w głowę. Na razie idzie prosto, idzie łatwo. No, kolego, kolego, kolego. Może teraz będzie trudniej w sumie. Oj, 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 żeby tutaj... Aj, wiedziałem, że się głupio brąbię. Dobra. No i teraz ostatni raz musisz dostać. Szybko. Ojej, nie, to jest złe, to jest niedobre. Dobra, uciekaj, uciekaj. Dobra, może teraz. Dobra. No nie, nie, ej, te czapki są niebezpieczne. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz, ujus. Jej, to prawie wpadło na mnie. Dobra, dawaj. Przywaliłem mu, to jest, mam nadzieję, że koniec. Okej. Rozwalony, jaki guz mu nabiłem. Dawaj power moony. Czy nie dajesz? Nie, on po prostu będzie odblokowywać dostęp. Tu power moonów nie będzie, ale ja życia nie mam. Masakra. Kupiłbym sobie jakieś. No tu kolejna arenka, ale ja nie jestem gotowy iść na arenkę bez życia, więc chodźmy może czym prędzej do sklepu kupić sobie to życie, no bo... No widzicie, no tak, tak, no nie za kolorowo jest jednak. Nie są tacy słabi. Tutaj aktywował mu się taki niezły tryb. A tutaj nie będzie jeszcze raz tego życia ukrytego? Będzie. Ale to dopiero dwójeczka. Ja bym sobie chciał jednak kupić jeszcze dodatkowe życie, o ile jest taka możliwość, wiecie. Zwykle tu to po raz wszystko kupowałem, ale tu mogę kupować ile chcę i dobrze, bo na te walki się przydam. Na te walki z bossami jest to jednak w miarę przydatne, w miarę spoko. Szczególnie, że na razie walczyłem z zielonym, teraz będę walczyć z tamtą. Ona też nie była taka wcale miła i przyjemna, zobaczymy co z tego wyjdzie. No ale trzeba powolutku odblokowywać drogę do wielkiego Bowsera. Tego, który tutaj chce nam porwać księżniczkę Peach i wiadomo, wziąć ją za żonę. Nie możemy na to pozwolić. I co, teraz przyleci ona sama? Tak, teraz jest ta jedna sama, dokładnie. Ona jest taka dość creepy, przyznacie, co nie? Tak, prawie już mamy wesele. Szef się już szykuje. Tak, ale wasza dwójka nie jest ewidentnie niezaproszona. Dobra. Mówi, że nie zaprosili mnie, to się sam proszę. Kurde, jakież to dziwne. Dobra, spróbuj. Okej, nie wiem, czy ja mogę ją przywalić, jak już... Nie wiem, chyba w tym momencie nie robię... Opuszczę, dobra, dobrze się odsunąłem. No, a to mi nie wyszło, dobra, chyba muszę w to przywalić, tak. W to trzeba przywalać i to wtedy jakoś działa, dawaj, prosto w głowę. Pierwszy raz dostała, no to jeszcze dwa razy. Spokojnie, spokojnie, życia mam dość sporo. Tak, ona teraz te bomby rozstawia. Już prawie zapomniałem, jak się zobaczy, ale te bomby tym razem to są, widzicie? Te magmowe. Aj, nie mogę ich gasić, kurczę, byłem, miałem nadzieję, że będę w morze. Okej, zablokowała dostęp do siebie. Jest tylko jedna dróżka, żeby... Dobra, one zaczynają znikać, świetnie. Dobra, okej, spróbuję jej przywalić. Muszę poczekać, aż znowu mi przywali tym dalekim atakiem. Ale póki co nic takiego się nie dzieje. O, dobrze, 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 dobrze. Już są te. Dobra, i dawaj teraz. Idealnie. I dostała. I teraz prosto na głowę. Okej, jeszcze jedno uderzenie i będziemy mieć to z głowy. Dobra, lepiej stąd zwiewaj. Znowu bomby. Bomby, bomby. Tylko tak, żeby mnie nie odgrodziła za bardzo. Okej, odgrodzić mnie nie odgrodziła. Gdzie ona będzie sama stała? Aha, w samym środku. No to... Ciekawe, dobra, na razie to bym chyba wolał unikać ataków. Szczególnie, że te nowe bombki też zostawiają te magmowe ślady. Więc też jest to małe utrudnienie. No, dawaj, 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 dawaj. Czy to już? Już poznikała większość.
jak się broni tym swoim hełmem. Dobra. Okej, ono to uderza w ogóle jakoś tak, nawet nie w mojej okolicy, na szczęście. I dawaj, i to będzie ostatni raz chyba. Tak jest. Kolejna. Tak, guza takiego nie ma, ale znaczy nie widać, ale pewnie ma guza na głowie. No i odblokowaliśmy. Kolejna statua Bowsera zniszczona, rozwalona. Power Moon jest już w gotowości, zdobytym. Świetnie. To już będzie ósmy. Ósmy Power Moon? Tak, ósmy Power Moon. Chyba wcześniej źle liczyłem. Myślałem, że było 6, ale jest 7. Teraz 8. Big Brutal Battle. Okej. Okay. Tylko, że to jest na razie dwóch, a będzie ich pewnie jeszcze więcej. Tak mi się wydaje. I co? Przejście odblokowane? Dokładnie. Przejście odblokowane. Świetnie. Bowser gdzieś tam już czeka, ale myślę, że to jeszcze za szybko jak na niego. Showdown at Bowser Castle. Dobra. Muzyka taka naprawdę. Mówiąca nam... To nie będzie łatwe. Okej, mamy full życia na 6. Opłacało się. Idziemy dalej. Tak, main courtyard. A może to jest już te główne wejście? Kto wie? Może nie będzie walki z innymi brutalsami? Któż to wie? Wszystko przygotowane na wesele, na które ja się nie zgadzam. Kurczę, tu znowu ten kamień. Ja zgaduję, że dopiero po przejściu fabuły głównej można z tymi kamieniami coś tam więcej zrobić. Siema ptaszki. Sorki, ale nie bawię się z wami. Wiecie, rozumiecie, mam nadzieję. Dobra. Tutaj mamy to do zdobycia, ale czy to jest potrzebne? To jest w ogóle woda. Ej, mogę spróbować tu zanurkować i coś tu będzie, proszę. Oczywiście, że coś tu jest. W ogóle nie wiem, co to są te takie, co my tutaj zdobywamy. Dobra, dawaj. O, i jeszcze Power Moon darmowy, no nie wierzę. W takich prostych miejscach do zdobycia. Sunken treasure in the mouth. I te rybki jeszcze. Dobra, mogę tu wypłynąć jakby z tej strony? Nie, oczywiście, że z tej nie mogę. Ważne, że znowu mam napełniony tlen, więc to akurat na spokojnie. No, 9 Power Moonów, nie jest źle. Not bad. Oj, oj, oj. Dobra, w ostatniej chwili. Już mnie miał uderzyć. Zgaduję, że muszę go użyć pewnie tutaj jakoś, wykorzystać tego ptaszora. Ej, mogę się odbijać też od tego? O kurczę, od tego też się mogę odbijać, a to ciekawostka. I proszę, przejdę sobie gdzieś tutaj na górę. I tutaj nie wiem, czy to jest konieczne, żeby tutaj się dostać, ale dobrze wiedzieć. Coś nowego może. Ej, no bo naprawdę, no nie spodziewałbym się, że od tego będzie dało się tak fajnie połapać. Oj, oj, oj. Znaczy, oj, 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 dobra, tego to wybijać... A mogę to wybić tutaj na przykład. O, to jest cwane. Au, gdzie za blisko byłem. Kurczę. Kurczę, kurczę, no spróbuj teraz. O, na przykład tak. To też działa. Oj, 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 oj. Auć, kurczę, no nie tak. Nie tak, nie tak, dobra, odbitem. Ja nie wiem, czy ja idę, może ja idę w dobrym kierunku. Ej, ja chyba idę w dobrym kierunku. Dobra. Jest okej, to znaczy, że może coś tam jednak pominąłem. O kurcze. O kurcze, o kurcze, o kurcze, o kurcze. Ej, ja mogę tym skakać w ten sposób? O nie, dobra, muszę chyba wyjść z tego ptaka. Dobra, ale zaraz to zrobimy. Już wiem, jak was pokonywać. Spokojnie, goście. Już wiem, jak to robić. Idealnie. Wszystko porobione. Teraz co tutaj dalej? O, tu się kryje coś. Jak to zniszczyć? W sumie wiadomo, można ptaka używać i tymi bilami bić, ale... W sumie tutaj nie ma żadnych bil. Ciekawe, ciekawe. Zaraz zobaczymy. Czy tu jest coś... O. Dobra. Coś tu było. Dobra, ładnie. No jeszcze chciałbym zabrać ten jeden. Kurczę, jakoś weź tak w bok poleć, ale... Dobra, na tej wysokości damy radę. Teraz to już jakoś się zdziała. I dawaj jeszcze raz na górę, pięknie. Dobra. Na pewno ta ścianka mówi mi, idź gdzieś w tamtą stronę. Tutaj też gdzieś można przez te dachy się kierować, tak myślę. Ale na razie dobra, jak jest ścianka, to już kierujmy się ścianką. Dawaj do góry. I do góry. Tutaj w ogóle widzę dość... Oj, 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 nie tak to miało być. Kurczę, czasami zapominam o mechanice, jak to... Źle klikam po prostu czasami. Dobra, i teraz spróbuj tak. Tak. I proszę, i to będzie chyba prostsze niż myślałem. No. Pięknie, wszystko zebrane. Ależ to wycwanienie zrobiłem dobrze. Dobra, dawaj. Teraz w górę gdzieś tam. Próbuj, próbuj. Tutaj kolejne kółeczko. Tylko, że tym razem na to kółko trzeba tutaj, wiecie, w ten sposób się dostać, jeżeli chcę punkciki. Ale trochę ich pozdobywamy. Jejku, ależ to jest
normalnie wycwanione do zrobienia. Dobra, tam trzeba przejść dalej, ale mamy jeszcze... Mamy jeszcze to. To miejsce, dokładnie. Dobra, dawaj na górę. Oje... O Jezu, dobra, dobra, już może lepiej poczekajmy, bo zaraz coś zepsuje. Zaraz coś zepsuje, więc ptaku, wytrzymaj. Wytrzymaj z tym swoim dziobem. I dawaj na górę. I jeszcze raz. Idealnie, mamy to. Inner wall. Okej, okay, inner wall. Tutaj to można się niestety trochę poparzyć. Dobra, już wiem, o co chodzi. Dobra, dałem radę. Oj, 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 oj. Dobra. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, to będzie w dobrym kierunku idę. Nie dam się rozwalić na niczym, prawdopodobnie. Mam taką wielką nadzieję. Ej, dobra, przejdziemy dalej. Ej, idzie naprawdę ładnie. Idę błyskawicznie. Ban of the Keep. Okej. Okay. Przeszliśmy gdzieś dalej. Co my tu mamy? No idź tam gdzieś. Idź gdzieś w tym kierunku. Ej, to jest Bowser już. O kurde. Dobra. Czy to jest już walka z Bowserem? Naprawdę już teraz? Ten pojedynek samurajski. Wow. Czyli to chyba jednak jeszcze nie jest moment walki z Bowserem, niestety. Odlecieli, i co teraz? Czy on się udał teraz w ogóle znowu do jakiegoś innego świata, jednak tutaj nie będzie tego? Ej, co się dzieje? Co to jest? O nie, to jest... No to... Aha, oni wszyscy. Super. Okej. Ej, nie wiem, co to za maszyna, nie mam pojęcia, jak z tym czymś walczyć. Dobra. Wielki królik, wielka po prostu maszyna królicza. Dobra, tu są te bombki, ja nie wiem, co muszę... O, 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 dobra, już wiem, co muszę zrobić, już wiem, o co chodzi. Dobra, muszę spróbować... Dobra, odbijać gdzieś w tamtą stronę. Dawaj, 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 pięknie, o to chodzi, dobra, już rozumiem. Już rozumiem, o co chodziło. No co teraz? Co teraz, że tak się spytam? Dobra, dawaj na górę, dawaj na górę. No, trzeba jeszcze tam, muszę to w miarę szybko zrobić, bo inaczej to zepsuje pewnie. A mogę go rozwalić? Ej, mogę mu nawalać! Dobra, dawaj, 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 nawalaj go, ile się da. Kurczę, dobra. Nie rozwaliłem go, tego jednego, ale obiłem go, dobra, już wiem, na czym to polega. Dobra. Wow, 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 co się dzieje? Czy to coś mnie w ogóle wciągało? Tak, tak to przez chwilę wyglądać mogło. Dobra, dostał. Dawaj, ja czekam na to. Ja czekam na te pojedynki tutaj z wami. Co wy myślicie, że ja się boję, że sobie kurde wielkiego robota zrobiliście, to co, jesteście nagle silni? No, bardzo mocno w to wątpię. Dobra, dawaj. Rozwalimy. Pięknie, teraz poszedł. All right. Jeden rozwalony. Jeszcze trójka. Więc troszkę zabawy będzie. Teraz zgaduję, że to na inny bok pewnie będzie się jakoś przekładać. Co jest grane? Wiem, gdzie nadepną. Okej. No, rozumiem, ale... Tak, ale trzeba i tak czekać na to. Dawaj. Bijemy, bijemy. Dawać ich więcej, dawać więcej bombek. Naprawdę, zaraz rozwalimy wszystkich. Zgaduję, że za każdym razem ten robot będzie na jakąś inną stronę się układał. Pewnie coś w tym stylu może być. Dobra, pięknie. Leżą. Idealnie, tak, teraz ten jest tutaj na górze. Dobra, mam pomysł. Żeby spróbować się od tej strony... Kurczę. Od tej strony będzie chyba łatwiej w miarę. Dobra, dawaj. I po prostu nawalamy, nawalamy, ile się da. Żeby to za pierwszym razem. Dobra, padł. Just like that. Dokładnie. Dwóch już poszło, jeszcze tylko dwójeczka. Dobra, szybko, szybko, szybko. Wow. Okej, robot aktywuje jakąś nową zdolność. Szarża normalnie. Pewnie łatwiej by mi było uciekać w formie Mariana, ale tym ptakiem też jako tako idzie. Co teraz? Co teraz, żeby... Żeby mi nie zdeptali? Cały czas nie mam żadnych bomb nowych. Dobra, może teraz. O kurde, co jest grane? Dobra, też mogę tym bić. Ale... Oj, 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 oberwałem. Niedobrze. Trochę niedobrze. Cały czas... Dobra, są bombki, okej.
Już się bałem, że to nie nadejdzie nigdy. Kurczę, celuj w nich, celuj w nich. Nowy ptagarz wyleciał. Fajnie. Ale na tym to mi nie zależy, ja potrzebuję... Ojejku, zdeptali ptaszka. To było straszne. Ja wiem, że Marian jest też często okrutny i w ogóle. Ale no, to było dość bolesne. Ała! Cholera, no. A, to jest życie, dobra. Takie życie to się przyda. Dobra, dobra, uciekaj, 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 uciekaj. Dobra, błagam, błagam. Muszą... Kurczę, ale głupio tracę te życia. Dobra, czy w końcu padną? Dobra, chyba pada ta maszyna, świetnie. Chyba pada. Teraz tylko postarać się w miarę szybko to ogarnąć. Dobra. Jest w miarę, w miarę, w miarę. I jeszcze raz wyżej. I dobra, teraz ona. Na końcu ta mała gnida padnie. Dobra, kolejny. Został już tylko jeden. Tylko ciekawe, jaka teraz opcja tutaj się aktywuje. Potrzebuję jakiegoś kamienia, żeby mi tutaj szybko zwiększył to życie. Póki jest taka możliwość. Dobra, znowu te, niestety, te kręciołki takie dziwne. Ej, dobra, to zasuwa coraz szybciej, mam wrażenie. Dobra, sam zdepcz tu najlepiej. Auć! Kurczę, dobra. Dobra. Pięknie, i powiedzcie mi, że on padł. Dobra, pada, 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 pada. Mamy to. Kurczę, nie mogę tak. Dawaj tutaj, w takim razie. Szybko, 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 żeby się nie spóźnić. Kurczę. No nie, ej, zawaliłem to chyba. Zawaliłem to, kurczę, będę musiał jeszcze raz spróbować tutaj. No nie dam rady. Dobra, coś tam dostał. Dwa razy chyba, ale to za mało. Zawaliłem, bo to nie było tak łatwo teraz wejść na niego. Na tego robocika. Trzeba go jeszcze raz mu rozwalić te nogi. Przywalić mu czym prędzej. Najlepiej to niech on sam pognieci sobie, wiecie, wszystko co... Dobra, i jak jest jakaś możliwość, to trzeba spróbować chociaż kilka rozwalić samemu. Dobra, jest w miarę okej. I bombki. I bombki, i bombki, i bombki, i bombki. Kurczę, no nie mówcie, że nie trafiłem. Ej, no serio, nie trafiłem. Dobra, może teraz... Auć, no jak one się głupio odbijają. Serio, to nie jest łatwa walka. Taka dość rozbudowana jednak. Dobra, uciekaj, 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 uciekaj. Musimy spróbować, dobra, teraz. Dobra, bo ja nie wiem, czy ja nie muszę jakoś w locie tego odbić, cholera. Dobra, dostali. Kurczę, jedno życie, ej, załamie się zaraz. Ej, zaraz padnę. I tu już nie ma dodatkowych żyć, ej, ja to przegram. I nie mam pytań, taka długa walka, ja to zawalę. Na końcówce samej. Nie no, wstyd mi za siebie. Ale te bomby się odbijają po prostu. Dobra, błagam. Dobra, dostał. Teraz nie mogę tego zepsuć. Jeżeli teraz to zepsuję, to się załamie po prostu. To będę załamany, bo tego już nie wygram. Dobra, daliśmy radę chyba, ludzie. Rozwalaj to. Wow. Dobra, to była ciężka walka. Ale ostatecznie na szczęście wygrana. Wielki, kurde, robokrólik rozwalony. Wow. Okej, chciałem wymagającą walkę, dostałem ją. Ciekawe, jak trudny będzie sam Bowser. Już kiedyś z nim walczyłem. O, proszę jeszcze. Mam nadzieję, że to już ostatni raz, kiedy ich widzę. 3 Power Moony. Tutaj za każdego powinny być 3. To powinno być co najmniej 12 Power Moonów. Ale ważne, że na szczęście zostało mi to jedno życie. Dobrze, że sobie kupiłem te dodatkowe życia i było ich łącznie 6, bo inaczej byłoby chyba zbyt ciężko. Serio. Ale ważne, że się udało. No i co? Showdown at Bowser's Castle. Było ciężko. Ważne, że mamy to z głowy. I co? Teraz to już droga pewnie do samego Bowsera stoi otworem. Znaczy, on gdzieś odleciał w ogóle z tego królestwa. Będzie trzeba się gdzieś wybrać w inne miejsce zapewne. Tak, zadowolony jesteś, ale księżniczki Peach jak nie było, tak nie mam. Tak. Na księżyc uciekł. Ej, no to my na początku byliśmy na księżycu. Tak, dobra. Trzeba będzie się tam wybrać. W ogóle sobie chyba jeszcze pójdę na szybciutko do sklepu. Jakąś pamiątkę chociaż kupić na drogę. Nie zdobyłem tak dużo wcale tych punkcików, bo sam strój nie był taki dość drogi. Ale jak wiecie, jak jest możliwość, żeby kupić jakąś pamiątkę sobie jeszcze, to czemu by z tego nie skorzystać? Jak najbardziej. Będziemy mieć na naszą podróż. Kurde, nie, cancel, tego nie chcę. Przez przypadek to kliknąłem. Tamtego nie kupię, kupimy sobie te dwie rzeczy, dobra. Jednego stickera i jedną taką lampeczkę. Proszę bardzo. Świetnie, dziękuję, dziękuję. Było mi również miło. Jeśli mogę, to już wychodzę.
No i być może, prawdopodobnie nawet, myślę, że mocno prawdopodobnie kolejny odcinek, ludzie, to będzie taki ostatni odcinek z fabuły głównej, jeżeli chodzi o Super Mario Odyssey. Prawdopodobnie zakończymy tę grę. No, oczywiście ja nie wykluczam, że z tej gry dalej będą jakieś, jak nie odcinki, to streamy, na których będziemy zbierać księżyce, zobaczymy. W każdym razie, kochani, jednak to tyle na dzisiaj. Odyseja potrzebuje 8 nic 8 more. Jak to 8 more? A czy już będzie, jak dodam? Czyli było potrzeba minimum 8, a nie było chyba zapisane, że potrzeba cokolwiek. Dobra, nie wiem, ja mam nadzieję, że już do kolejnego świata będę mógł się wybrać w kolejnym materiale, zobaczymy. W każdym razie, jak się podobało, to łapka w górę, subskrybujcie kanał, kolejny odcinek już wkrótce na kanale. Ale widzimy się za niedługo, tak więc do zobaczenia, cześć i czołem i na razie, hej!